Ring of Ending. Dzisiaj chciałbym was zabrać w małą podróż po moim streamie i pokazać wam, jak wyszła mi ta przygoda z Ring of Ending. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega ten ring, on kompletnie do niczego się nie przydaje, nie ma żadnych statystyk, oprócz tego, że jest tylko i wyłącznie dekoracją. Cały myk polega na tym, że zestawiamy dwa itemki ze sobą, łączymy je i mamy 50% szczęścia. Albo też pecha. Będzie deska, bądź też jej nie będzie. Jeżeli ring uda się zrobić, mamy ring i uchodzimy z życiem. Jeżeli nam się nie uda tego ringa zrobić, jest deska, umieramy, tracimy statystyki, wszystko leci na łeb, na szyję. I chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak to na streamie u mnie wyglądało. Lecymy. Jeżeli chciałbyś takie bardziej lub mniej popierdolone rzeczy oglądać, zapraszam oczywiście na Twitcha pod nickname'em Strojny streamuje oraz reszta socjali w opisie. Jeżeli ich używasz, będzie mi naprawdę miło, jeżeli tam zostawisz po sobie znaka. Na początku chciałem troszkę zagrać 200 IQ z tego względu, że jedna osoba na czacie napisała: ej, ale słuchaj, przecież na Tibiadrome, tam gdzie robi się arenę, jak się wykurzysz, jak deskę walniesz, no to nie tracisz żadnych statystyk, więc może tam spróbuj zrobić Ring of Ending, jeżeli będzie deska, no to nie powinieneś nic stracić. Mówię, to jest myśl! Więc zebraliśmy itemki, zebraliśmy rzeczy najważniejsze, poszliśmy sobie na Tibiadrome. No i pierwsze co zrobiliśmy, oczywiście odpaliliśmy Ring of Ending. W momencie gdy zaczniemy ten Ring of Ending już ładować, włączymy tą całą, ten cały proces już tworzenia tego ringa, trzeba poczekać 90 sekund. Tak naprawdę te 1,5 minuty czekacie i nie wiecie, co się stanie. Tutaj na arenie zostaniesz wyrzucony po 2 minutach, więc jak najbardziej to mogło się udać. No, ale Niemcy bardziej przygotowani na Polaków niż mi się wydawało. I może zobaczcie tą piękną i wymowną moją minę na to, co się stało. Aha. Wyjechało mi. Czyli nic się nie stało tak naprawdę. Nie było ani udanego ringu, nie było ani deski, nic się nie stało. Itemy wróciły do backpacku, tak jakby się kompletnie nic nie stało. Więc postanowiłem, idziemy na całość, idziemy do temple i robimy ringa. Dajesz malina. Będzie przynajmniej piękna pamiątka. Jak już się wyjechać, to z klasą, moi drodzy. No dobra. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, już byśmy odliczali, wszystko byłoby super, gdyby nie mój jakiś tuchet 200 IQ, gdzie pomyślałem, może mnie uratuje Stone Skin amulet oraz, uwaga, Might Ring. Może nałożymy Might Ringa podczas robienia ringa, żeby mnie uratował. No chyba nie muszę tego komentować. Ale spaliłem, kurwa. Drugi raz. Jeszcze raz. Ja pierdolę. Oj, Jesus! 200 IQ zawodnik. To wszystko było przemyślane, stary. Jeszcze raz. No i tutaj już poczekaliśmy te 90 sekund, nic nie ruszając, nic nie kombinując, po prostu modląc się o to, żeby udało się przeżyć. No i jak możecie zobaczyć, udało się. Obyło się bez deski. Pamiętam, jak wcześniej robiłem już Ring of Ending, to miałem 3 próby. 2 razy była deska, za 3. razem się udało, tutaj za 1. Jedyne co szkoda, to jeżeli 2 razy klikniesz na tego ringa, to widać, kto go zrobił, przez kogo został zrobiony, ale nie ma daty, nie ma pokazanego, na którym levelu, a szkoda, bo to byłaby fajna pamiątka, myślę, jakby taka do domku, jako dekoracja czy coś. Także tak wyglądała moja historia z Ring of Ending. Troszkę przekombinowana, troszkę usłana jakimiś dziwnymi ruchami ta akcja z Ring of Ending, ale koniec końców się udało. Daj znaka, szefie, czy ty próbowałeś już robić ten ring, jeżeli tak, to na jakim poziomie? Można go robić od 200 wzwyż. No, powiem wam szczerze, że taka deska na 661 poziomie bolałaby fest, byłoby to dużo nadrabiania, ale... czego się nie robi dla kontentu, szefie? Mam nadzieję, że taka luźna forma filmu również wam przypadła do gustu, szefie. Jak zostałeś do końca, oczywiście hashtag strojny pozostaw na dole. Ja dziękuję za dzisiaj ze swojej strony. To wszystko. Widzimy się w następnych materiałach. I sympatyczny, kurwa, papa.